Siemanko, siemanko, na tym filmie przedstawię Wam 8 nowych ikon, jakie trafią do EA FC25. Dziś przybliżymy sobie właśnie sylwetki tych nowych ikon i ocenimy ich przydatność w nowej wersji gry, czy będą bardziej foderami, czy będą się nadawały do naszych składów. Tak więc szybkie słowo od partnera kanału i zaczynamy. Jeśli chcesz kupić monety do EA FC24 w szybki i bezpieczny sposób, u7buy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to bramkarka Nadine Angerer. Jest to zawodniczka z Niemiec, która dwukrotnie sięgała po Mistrzostwo Świata i pięciokrotnie po Mistrzostwo Europy. Była zawodniczką Bayernu Monachium, czy również Portland Thorns, jak również oczywiście grała w reprezentacji Niemiec. Jak widać, typowa niemiecka uroda. No i oczywiście w grze raczej nie będzie grywalna, ponieważ jest kobietą, która ma 1,75 wzrostu, także jeśli chodzi o bramkarzy, raczej preferujemy troszeczkę wyższe sylwetki. Tak więc myślę, że to będzie jedna z tych kart, których nie będziemy chcieli trafić z paczki z ikoną. Kolejna ikona i kolejny bramkarz, czyli Gigi Buffon. Zawodnik oczywiście znany głównie z występów w Juventusie, ale wcześniej oczywiście grał w Parmie. Tak więc jeżeli chodzi o jego osiągnięcia, to oczywiście złoty medalista z Mistrzostw Świata 2006. Jest też srebrnym medalistą z Mistrzostw Europy właśnie w Polsce i na Ukrainie w 2012, tak więc sporo wygrał, sporo meczy rozegrał. Ma 1,92 wzrostu, także tutaj przebija panią Nadine zdecydowanie, jeśli chodzi właśnie o zasięg ramion, zasięg nóg. Tak więc tutaj w zależności oczywiście od animacji, jakie dostanie i pewnie stylu w gry, bo to też ma mieć duży wpływ właśnie na zachowanie bramkarzy w nowej edycji gry. Także myślę, że Buffon znajdzie się w niejednym składzie, gdyż tego zawodnika po prostu nie da się nie lubić. Kolejna ikona to zawodniczka z Japonii, czyli Aya Miyama, zawodniczka, która praktycznie całą karierę swoją gra właśnie w Japonii, jest też reprezentantką tego kraju, ma 1,57 wzrostu, czyli bardzo, bardzo niska. No i jej karta dosyć fajnie wygląda, może poza tym tempem, tempo mogło być troszeczkę większe, bo dribbling, podania i strzały ma naprawdę solidne, do tego dosyć dużo defensywy i fizyczności, jak na kobietę oczywiście. Gdyby miała jakąś alternatywną pozycję, na przykład na SPO, to była naprawdę super opcja, ewentualnie też na środku pomocy. Zobaczymy, jak ta karta wyjdzie, ale moim zdaniem z tymi statystykami powinna być dosyć grywalna. Kolejna ikona i kolejna kobieta, czyli Lotta Schelin, jest napastniczką ze Szwecji, no i jej statystyki wyglądają naprawdę bardzo dobrze. 91 tempa, 89 strzelania i 89 dribbling, wygląda to bardzo, bardzo solidnie, zwłaszcza jeżeli dostanie faktycznie ten styl gry strzał finezyjny, no to będzie naprawdę świetna karta na sam start gry. W swojej karierze grała w takich klubach jak Olympique Lyon czy Göteborg FC i ma 1,79 wzrostu, także nie jest taka niska. Z pewnością wielu z nas zmieniłoby ją na innego szwedzkiego napastnika, czyli Zlatana Ibrahimowicza, ale na niego widocznie musimy jeszcze poczekać, ale pani Schelin naprawdę wygląda bardzo, bardzo dobrze. Julie Foudy, kolejna zawodniczka, tym razem pomocniczka z USA, zawodniczka, która rozegrała praktycznie całą karierę w USA, rozegrała 274 mecze w reprezentacji kobiet, zdobyła dwa razy Mistrzostwo Świata Kobiet i dwa razy była medalistką olimpijską, także zasłużona piłkarka. Statystyki wyglądają całkiem ładnie, dosyć duże podania i dribbling, gorzej z tym tempem, 80 tempa, aczkolwiek to wiadomo, na początku gry powinno wystarczyć. Ona ma 1,68 wzrostu, także nie jest za wysoka. W środku pomocy często jednak drugie piłki zbiera się właśnie mając troszeczkę wyższych zawodników, także tutaj może być problem, ale myślę, że na start gry powinna sobie dawać radę. Kolejna ikona, której chyba za bardzo nie trzeba nikomu przedstawiać, czyli Gareth Bale, czyli jeden z najlepszych piłkarzy wśród golfistów. Naprawdę świetna kariera, jeśli chodzi o Tottenham. W Realu bywało różnie i skończyło się na tym, że jednak wolał bardziej grać w golfa i reprezentacji Walii niż w swoim klubie. Dlatego ta kariera dosyć szybko się tam skończyła, jak się skończyła. Ale naprawdę, kartę ma dostać naprawdę solidną. 95 tempa, 89 dribbling, dobre strzelanie, 89 do tego dobre podania. To będzie naprawdę jedna z najlepszych ikon, jaką dostaliśmy w tej edycji. Do tego styl gry, do szybkości. Także tutaj będzie jednym z takich no nie do doścignięcia zawodników. Jest też dosyć wysoki, ma 1,86 wzrostu, także jak on się rozpędzi, to naprawdę bocznym na przykład obrońcom ciężko będzie go powstrzymać, chyba że to też będzie jakiś równy chłop wysoki z mocną sylwetką. Sam się nie mogę doczekać, aż nim zagram. Oczywiście minusem może być jego słabsza noga, bo zazwyczaj dostawał
trzy gwiazdki słabszej nogi na jego złotych kartach, które wychodziły wcześniej, no ale jak wiadomo, z pewnością prędzej czy później dostanie jakąś kartę specjalną, gdzie jego słabsza noga na pewno będzie troszeczkę lepsza. No i kolejna zawodniczka, Mariette Pichon, tak się chyba wymawia jej nazwisko, zawodniczka z Francji, w której reprezentacji rozegrała 112 spotkań i strzeliła 81 bramek, także całkiem niezły wynik. Ma 1,63 wzrostu, także też dosyć niska jak na napastniczkę, ale to też na pewno dzięki temu będzie się nią łatwo dryblować lewą gałką. Jeżeli chodzi o jej kartę, wygląda naprawdę spoko jak na sam start gry. 85 tempa, 89 strzelania, 88 dribbling. To jest taka żeńska odpowiedź na Emilio Butragueño moim zdaniem. Na pewno nie będzie foderem, myślę, że będzie grywalna i będzie można nią postrzelać fajne brameczki. No i na koniec, ostatni zawodnik na liście to Lilian Thuram, czyli Francuz, który grał w takich klubach jak Monaco, Parma, Juventus czy Barcelona. Grał również w reprezentacji Francji, gdzie rozegrał 142 spotkania, strzelił 2 gole. Był głównie prawym obrońcą, aczkolwiek na środku obrony również się nie bał wystąpić. Ma oczywiście dwóch synów, którzy również grają w piłkę, czyli Marcus Thuram i Kefrim Thuram. Tak więc widać, że ciągłość została zachowana i wychował synów właśnie na piłkarzy. Ma 1,82 wzrostu i jak widzicie na ekranie jest ustawiony na prawej obronie z tempem 88, świetną defensywą i świetną fizycznością, także taran nie do przejścia, ale liczę po cichu, że również będzie miał alternatywną opcję właśnie na środku obrony, gdzie byłby naprawdę przekozakiem z takimi statystykami, ale wtedy oczywiście przydałoby się jakaś walka w powietrzu, jeśli chodzi o styl gry, bo może mieć problem z wygrywaniem główek z wyższymi napastnikami. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie o tych nowych ikonach. Ja mam dość mieszane uczucia, bo jest więcej kobiet niż mężczyzn w tym zestawieniu, ale jestem ciekaw waszej opinii, także dajcie znać w komentarzu, co sądzicie, a na dziś to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie, cześć.